Chciałabym zapytać oczywiście o Twoje obozy artystyczne. Ja tutaj przed chwilą stałam, czekam na wywiad z Tobą. Podbiegły do mnie dziewczynki i zapytały, kiedy będzie Michał Szpak, gdzie jest Michał Szpak? Ja mówię, no właśnie czekam na wywiad. Więc masz jakby poparcie w dzieciach, w młodzieży. Ja w ogóle lubię bardzo dzieci. Zresztą fajne jest to, że zostałem niedawno ojcem chrzestnym Ignasia, więc... No jest to fajna rola, ale wracając do obozów, to rzeczywiście w te wakacje razem z grupą i znajomych, i muzyków, i mojego rodzeństwa, mowa tutaj o mojej siostrze, będziemy tworzyć obozy artystyczne dla młodzieży i tam będziemy starać się te dzieci wyedukować muzycznie to raz, pokazać im też, że to nie jest takie proste, ale dać im frajdę i poczucie takiego bezpieczeństwa na przyszłość, że jeśli będą chciały coś takiego zrobić, to będą wiedziały, jak to się je. Czy ty masz trochę takie poczucie misyjności w związku z tym, że bardzo dużo tych dzieci, młodzieży się na tobie wzoruje, jakby jesteś takim wyznacznikiem trochę tego, jak osiągnąć sukces? Wiesz co, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Raczej po prostu staram się przekazywać swoje emocje, tak jak w The Voice, które wiążą się z moimi odczuciami i z tym, ile ja się nauczyłem na tej przestrzeni czasu, którą przebyłem.